Dzień dobry, mam na imię Monika i przyjechałam zapytać pana o to, co po wyborach, bo historia pokazuje, że mimo tych sondaży pozytywnych dosyć, to rządy jednej partii, no to nie jest najlepsza sprawa i nie na tym polega demokracja. Stąd moje pytanie o koalicję już po wyborach. No jakby wiemy, z kim możemy się układać jako Koalicja Obywatelska, natomiast moje pytanie... Jak pan uważa, z kim może ułożyć się PiS? No bo podejrzewam, że z Konfederacją to chyba nikt się nie dogada. Natomiast PiS moim zdaniem może dogadać się z PSL-em, mówiąc kolokwialnie. A co za tym idzie, wywołany już pan Hołownia, czy on nie będzie nowym Kukizem? No nie możemy być takimi pesymistami i trzeba założyć jednak, że są jakieś powody, dla których pan Szymon Hołownia nie jest w PiS-ie. Są jakieś powody, dla których pan Kosiniak-Kamysz mimo dziesiątek i setek ofert przez 8 lat i na pewno presji środowiskowej nie zdecydował się na żadną współpracę z PiS-em. Ja chcę powiedzieć, o Kukizie nie będę mówił, bo wiecie, są granice. Więc i mówię zupełnie serio, widzę ich zaangażowanie. Ja mogę się spierać z nimi o metody, strategie, taktyki, czy robią błędy, czy powinni robić inaczej, ale oczywiście, no i to jest normalne w demokracji. Ale nie mam żadnej wątpliwości, że im też bardzo zależy na zmianie, a nie na kontynuacji. I chcę w to wierzyć. To nie jest tylko oparte na moim osobistym doświadczeniu z liderami tych partii, ale też takim przekonaniu, że zło przestaje być atrakcyjne. Zło w ogóle nie powinno być atrakcyjne, ale często bywa atrakcyjne, kiedy jest bardzo silne. Zło, które nagle okazuje się słabe. Wiecie, jak ten król, który jest nagi, nagle wszyscy przestają się bać, bo ktoś jeden odważył się powiedzieć. To ta współpraca potencjalna, czy jak ja to nazywam, współudział po wyborach z PiS-em, nie będzie dla nikogo atrakcyjna. Tak uważam. Ale trzeba wygrać wybory. To jest jakby najważniejsze, bo jeśli my nie wygramy, to pani dylematy w ogóle nie będą miały żadnego już znaczenia, prawda? No bo już nie będzie się, nie będzie się nad czym zastanawiać. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, zgadzam się oczywiście, że rządy monopartii to jest przekleństwo. Ważne są, jak wiecie, czyny i fakty, a nie słowa. Zbudowaliśmy przez lata Koalicję Obywatelską. Mamy tam dawnych, bardzo wiernych współpracowników Lecha Kaczyńskiego, mamy działaczy lewicy, mamy walczące kobiety ze strajku kobiet, mamy agrounię z panem Kołodziejczakiem, jest ten trzon, Platforma Obywatelska, centrowe ugrupowanie. Ja chcę powiedzieć, że są takie momenty w historii, ja nieprzypadkowo jakby przywołuję, i nie chodzi mi o muzeum przecież, historię pierwszej Solidarności, przywództwo Lecha Wałęsy wówczas, to co było niemożliwe, no przecież nikt na świecie nie wierzył, że Solidarność może kiedyś wygrać. Wygrała między innymi dlatego, że ludzie mieli pełną świadomość, że to jest Polska, a z drugiej strony jest zło. Ja mam dzisiaj dokładnie, wiecie, że ja mam nawet mocniejsze uczucie, chociaż wtedy byłem młodym, zapalonym radykałem, no wiecie, byłem gotów iść do lasu, pod ziemię, w stanie wojennym, no wiadomo, wiadomo, co to młode pokolenie Solidarności wtedy myślało o komunistach, o tamtej władzy. Ale dzisiaj mam takie głębokie, nie mam już takich emocji, jestem dojrzały facet, nie powiem starszy pan, no bo przez usta mi to nie przejdzie, no ale dojrzały facet jestem i, ale tak nie chodzi mi o serce, tylko w głowie mi to siedzi, że oni w wielu wymiarach są gorsi, naprawdę. Słuchajcie, w telewizji państwowej za PRL-u, kiedy pisaliśmy na murach TVP, czy tam telewizja kłamie i mieliśmy poczucie, że jesteśmy pod wielkim takim ciśnieniem kłamstwa lejącego się, to nie wiem, czy pamiętacie, za największą obelgę uznano, jak w telewizji Urban powiedział, Lech Wałęsa to osoba prywatna. Znaczy, to,
To była szczytowa obelga. Albo że Adam Michnik, to on ma kontakty z kręgami na zachodzie, z określonymi kręgami na zachodzie. I to były najtwardsze obelgi. Słuchajcie, włączcie sobie, no nie włączajcie, ale tak na wsi. Dzisiaj wiadomości, w ciągu jednej minuty usłyszycie więcej brutalnych ataków na mnie, niż Solidarność usłyszała przez miesiąc w telewizji rządowej wówczas. Więc to, co jest dla mnie ważne, to żeby dotarło, i przecież to dociera i do wyborców, i do tych liderów partyjnych, że tak jak po zwycięstwie Solidarności, demokracja podzieliło się na partie, to nie był łatwy czas, to wymaga wtedy dialogu, ucierania kompromisów. Okej, to jest ciężki proces, ale żebyśmy się za żadne skarby nie oszukiwali, że po tej drugiej stronie jest coś jeszcze fajnego, jest coś do uratowania. Trzeba ich odsunąć od władzy i później możemy sobie podyskutować. Nie ma problemu. I